Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Jest sobota, 17 kwietnia. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest światowy dzień. Dzień Polonii i Polaków za granicą, więc pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, że to wy jesteście i skąd jesteście, z jakich krajów, z jakich części. Może zrobimy kiedyś taką objazdową wycieczkę, pielgrzymkę, żeby było religijnie, pogłębiarki po różnych osobach, które są bardzo daleko. Możemy się umówić, że na pewno odwiedzimy tą osobę, która jest najdalej, więc piszcie, skąd jesteście. Was pozdrawiamy, całujemy. I dajemy wam znać, że jesteście częścią naszej mobilnej wspólnoty. Łączymy się z wami, wy się z nami łączymy i razem tworzymy taki żywy organizm. Natomiast jest sobota, w sobotę robimy takie podsumowanie tygodnia całego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, a jeśli ktoś wpadł na to, to gratuluję, że w ciągu tygodnia nawiązywaliśmy tematycznie do medytacji z niedzieli. Tak będzie cały czas już teraz. To znaczy, że w niedzielę mamy jakiś, w zaprawie właściwie, pokazuje się temat, który potem głęboko medytujemy w niedzielę, a później te medytacje, które są w tygodniu, one, każda z nich jakoś delikatnie nawiązuje do tematu, który był w niedzielę. Ale po co? Dlatego, żeby nie robić czegoś takiego, że raz w tygodniu po prostu sobie sięgniemy po ten temat, i koniec, tylko żeby w ciągu tygodnia do niego wracać. To się głębiej we mnie osadza. Wychodzenie z lęków w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. To już jest coś więcej, prawda? Więc codziennie dyszka. Jak ktoś wam, komuś z was wypadnie jeden dzień, nie przejmujcie się. Każda medytacja tworzy osobną całość. Można ją zrobić zupełnie oddzielnie. Ale pod koniec tygodnia dobrze by, żeby te medytacje mnie kierowały w stronę jakiejś konkretnej, jednej decyzji. Zrobię coś. To nie musi coś być bardzo poważnego, ale jeden chociaż mały krok. I dzisiejsza medytacja, sobotnie, wszystkie takie będą. Zapraszam was, żeby właśnie wejść w taką refleksję. Pod co mi prowadziły te medytacje? Czy ja coś konkretnego powinienem zrobić? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobię? I dzisiejsza medytacja właśnie do tego was zaprosi, że przejdziemy przez cały tydzień, przypomnimy sobie te najważniejsze medytacje i co powinienem zrobić, żeby to nie było tylko medytowanie, tylko coś konkretnego w moim życiu? Jeśli się da, to wprowadzić to życie. Jeśli nie, no to nie, ale może się da. Do usłyszenia na medytacji. Pamiętajcie, niedziela 21.15 robimy długą medytację takiego konkretnego kozaka. Do zobaczenia.